Witam Państwa, moim gościem jest poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu. Może rozpocznijmy od Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji. Będzie Pan, no, pracuje Pan w niej. Znaczy, ustawa powołująca do życia komisję, która ma, mówiąc w skrócie, poddać pewnej weryfikacji działania reprywatyzacyjne w Warszawie, została powołana, znaczy jest ustanowiona ustawą, która weszła w życie 5 maja. Jak wiem, pani premier powołała na przewodniczącego tej komisji pana wiceministra Patryka Jakiego, natomiast Sejm wybierze podczas najbliższego posiedzenia Sejmu 8-osobową komisję weryfikacyjną. To będą osoby, które będą w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i zgodnie z decyzjami kierownictwa partii, miałem przyjemność rozmawiać osobiście z panem prezesem Kaczyńskim i szefem klubu parlamentarnego, zostałem rekomendowany w skład tej komisji, mając świadomość, że to będzie ogrom pracy, bo jak wiemy, proces reprywatyzacji w Warszawie kojarzy się raczej z dość dużą ilością przestępstw, wyrzucanie ludzi na bruk. Mamy jedną ofiarę śmiertelną, gdzie spalono żywcem, jak wynika ze śledztwa, działaczkę na rzecz społeczności tych lokalnych, która walczyła o to, aby nie było tego typu procederów, które obserwowaliśmy, przy bierności, sobie nie powiedzieć, władz miasta stołecznego Warszawy. Więc oczywiście świadomość tego, że ruszamy dość duży obszar napiętnowany, powiem wprost, przestępczością, co nie znaczy, że a priori mogę założyć, iż wszystkie procesy reprywatyzacyjne były przeprowadzone z naruszeniem prawa. Tego nie powiem, bo tak na pewno nie było. Bez wątpienia to będzie temat, który wywoła niejedno trzęsienie ziemi. Mam tego świadomość, bo dotykamy świata palestry warszawskiej, wysokich urzędników państwowych, polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są zaangażowani właśnie w to łamanie prawa. No właśnie, chciałam zapytać o to trzęsienie ziemi. Czy będzie to także trzęsienie ziemi, panie pośle, polityczne? Raczej nie, znaczy polityczne w kontekście tym, że tak my nie mam, zakładam, że będziemy wzywać. No bo ciężko będzie na pewno odciąć to od polityki. Będzie ciężko odciąć od polityki, dlatego że osoby, które stoją za biernością państwa w tamtym okresie, dzisiaj pełnią ważne funkcje polityczne, więc trudno będzie oddzielić jedno od drugich, czyli działalności stricte, powiedzmy, no nie wiem, obywatelskiej, społecznej i politycznej. Będzie to miało jakiś wydźwięk polityczny, natomiast nasza praca nie będzie napiętnowana polityką, dlatego że w skład komisji wchodzą jeszcze poza 4 przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości 4 osoby związane z opozycją, czyli na pewno Platforma Obywatelska desygnuje w skład komisji jedną osobę, Nowoczesna, Kukiz 15 i PSL, a oprócz tego, pani redaktor, niejako obok jest utworzona Rada Społeczna, z którą komisja musi, obowiązek, opiniować wszelkie decyzje, które będą podejmowane w trybie administracyjnym, bo my będziemy mieli uprawnienia, tak powiedzmy w cudzysłowie, sądu administracyjnego. Każdy, kto będzie czuł się poszkodowany decyzją komisji, ma prawo w trybie administracyjnym odwołać się do sądu administracyjnego. Panie pośle, przejdźmy teraz trochę na nasze podwórko. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie była skuteczna interwencja z pana strony. Znaczy, było dość dużo zamieszania wokół szpitala. Pan dyrektor nawet sugerował w rozmowie ze mną, żebyśmy się może podjęli trudu zorganizowania takiego spotkania z wszystkimi parlamentarzystami. Wiem, że rozmawiał też z panem posłem Piotrem Kaletą z PiS-u. No i podczas tej rozmowy wspomniał pan dyrektor, że no właśnie, obok szpitala budowana jest taka, powiedzmy, klinika, jakaś przychodnia, jedna ze spółek chce tam prowadzić taką ściśle wąską specjalizację kardiologiczną. No i oczywiście chciała się, że tak powiem, podłączyć pod media, które są własnością szpitala. Szpital na to nie wyraził zgody, bo doszło do pewnej falandyzacji umowy w ogóle sprzedaży gruntu pod tą budowę. A to były grunty szpitala i tam nie miało być żadnej konkurencji.
Tak się okazało, konkurencja jednak jest. No i dla mnie to było zdziwienie, że kontrolę zasadności jakby tego ostracyzmu ze strony dyrekcji szpitala miał kontrolować jeden z członków rady nadzorczej tej spółki. No to już w ogóle tego nie rozumiałem. Wystąpiłem do pana wojewody z pisemną interwencją. Pan wojewoda wycofał, nie personifikując, tak, pana konsultanta do spraw kardiologii w województwie wielkopolskim i sprawa, że tak powiem, rozeszła się po kościach. Szpital podziękował, podziękowanie przyjąłem, interwencja skuteczna. Oby jak najmniej takich interwencji. To jeszcze na koniec ograniczenie handlu w niedzielę. Ma to wejść, jeśli dobrze wiem, w styczniu 2018 roku. Czy to jest możliwe? Bo to niewiele czasu. Mamy maj, właściwie koniec maja. Czy to się uda? Panie redaktor, byłem optymistą jeszcze kilka tygodni temu, że uda się, aby od 1 stycznia ustawa weszła w życie. Natomiast jak zacząłem gromadzić całą dokumentację, oczywiście przy pomocy sekretariatu, który nas obsługuje, mówię o podkomisji stałej do spraw rynku pracy, zbierało się tego kilkaset stron. Bardzo tak, że tak powiem, rozchodzących się opinii za i przeciw ograniczeniu handlu w niedzielę. Doszedłem do wniosku, że nie uda się tego procesu na poziomie przynajmniej podkomisji zakończyć do końca czerwca, aczkolwiek jestem jeszcze odrobinę optymistą, że do końca czerwca może projekt ustawy w postaci sprawozdania opuścić ten poziom procesu legislacyjnego, czyli do końca czerwca, gdyby się udało zakończyć pracę nad projektem ustawy na poziomie podkomisji, to może jeszcze przed tym okresem urlopowym w sierpniu Komisja Polityki Społecznej Rodziny przyjęłaby to sprawozdanie, no i po wakacjach jesienią Wysoka Izba mogłaby ewentualnie ten projekt ustawy przyjąć. No i tu jest ten problem, tak? No bo jestem zwolennikiem, aby w myśl artykułu 2 Konstytucji projekt ustawy wykazywał tą staranność legislacyjną, a jednym z atrybutów takiej staranności legislacyjnej jest między innymi odpowiedni okres wejścia w życie, czyli vacatio legis. To vacatio legis nie może być 2-3 miesięczne, to jest za krótki okres. Ja optuję oczywiście jako poseł, nie jako przewodniczący, że to powinien być przynajmniej okres półroczny. Czyli gdyby Sejm przyjął ustawę, tak trochę pofantazjujmy, w październiku, ona by wyszła być może z mocą obowiązującą od kwietnia 2018 roku. Zobaczymy. Na pewno projekt obywatelski wypełnia oczekiwania znacznej liczby pracowników tych marketów, ponad 1 100 000 pracujących, z tego 800 000 kobiet. Sondażowo opinia publiczna nie ułatwia pracy przewodniczącemu podkomisji, bo ma mniej więcej tak pół na pół. 50% jest za ograniczeniem handlu w niedzielę całkowicie, 50% jest temu przeciwna. W tym organizacja pracodawców, na pewno jakaś część konsumentów, natomiast zdecydowana część pracujących w handlu chciałaby mieć tę niedzielę dla rodziny. Więc reasumując, myślę, że dobrze byłoby spotkać się gdzieś po drodze, jeżeli chodzi o oczekiwania każdej ze stron. Pani premier Beata Szydło zaznaczyła w opinii, którą w stanowisku rządu na ten temat, że biorąc pod uwagę złożoność problemu, jakim jest handel w niedzielę, to jest problem społeczny, ustawą tego nie uregulujemy, bo mentalności Polaków ustawą nie zmienimy, więc trzeba to robić tak bardzo roztropnie. I pani premier zaznaczyła właśnie w tym stanowisku, że należy, jakby pracując dalej nad projektem ustawy, brać pod uwagę interesy wszystkich stron, czyli związków zawodowych, które reprezentują pracowników, organizacji pracodawców, a więc różnych korporacji, ale też konsumentów. Ale państwo nie można powiedzieć dzisiaj, kończąc, tak, że będziemy mieli wszystkie niedziele objęte zakazem handlu.
bo raczej nie zakładam takiej opcji. Panie pośle, nie obawiacie się, że może dojść na przykład do jakichś zwolnień w sklepach czy w jakichś innych placówkach handlowych, bo jednak dojdą do wniosku, niedziela, jeden dzień nam wypada, no pozbądźmy się tej osoby na przykład nie wiem, w jakimś sklepie, w markecie. Takim, uspokajam, takie głosy się pojawiają ze strony pracodawców, dużych korporacji handlowych, organizacji handlowych, Polskiej Izby Handlowej itd., 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 że to wywoła jakąś tam falę zwolnień. Natomiast na drugim jakby biegunie mamy badania nie robione przez, ani przez PiS, ani przez Solidarność, jakąś niezależną sondażownię, z której wynika, że jeżeli Polak wie, że w niedzielę będzie sklep zamknięty, nie będzie handlu w niedzielę, to dokonuje wzmożonych zakupów w piątek. I to z reguły ta krzywa, to jest piątek wieczór, ona później opada lekko w sobotę. Co najciekawsze, pani redaktor, robiono już też kolejne badania, że przychody ze sprzedaży w niedzielę są o wiele niższe niż w pozostałe dni tygodnia, czyli w poniedziałki, we wtorki, w środy, w czwartki, w piątki. Innymi słowy, nie przewiduję jakichś zwolnień z tego tytułu, dlatego że jakby w tym ogólnym bilansie i tak ten przychód będzie zbliżony do tego, który był, mówiąc o wpływach z handlu, jaki był do tej pory, bo przechyla się ta krzywa rosnąca na piątki, po południu, piątki, wieczór. Panie pośle, a co na przykład zakłada? Ale dokończę jeszcze. Tak? Ale biorąc pod uwagę te opinie, one się pojawiają, no tak, ale nie poparte badaniami, mówię o pracodawcach, chciałbym, żebyśmy ewentualnie zapisali w projekcie ustawy, że nie wiem, po 2 latach dokonamy jej rewizji, czyli dokonamy jakby podsumowania, czy faktycznie te negatywne skutki społeczne, o których pani wspomniała przed chwilą, mają miejsce, a jeżeli nie mają miejsca, czyli jest jakby konstans, nic się takiego nie dzieje strasznego, to może pomyślimy o następnej niedzieli wolnej. Ja oczywiście tutaj mówię jakby swoją opinię, natomiast bez wątpienia trzeba co, było... palec, zabierzemy palec teraz nie, rękę. Nie w tym kontekście, natomiast chciałbym, żebyśmy dokonali oceny tej ustawy. Jeżeli faktycznie byłyby skutki negatywne, no to trzeba będzie być może rozmawiać o jakichś innych rozwiązaniach. Jest potrzeba wprowadzenia, no nie wiem, ilu tych niedziel, bo też przytoczę fragment z badań. Dzieci z rodzin, gdzie oboje rodziców, mama, tato, ojciec, matka, kto woli, pracują w niedzielę, dzieci z tych rodzin są z reguły lekko, że tak powiem, opuszczone w nauce, sprawiają troszeczkę trudności wychowawcze. Czyli jest ten aspekt społeczny ewidentnie widoczny w badaniach niezależnych, które nie robiło ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Solidarność. Panie pośle, no ale przecież są zakłady pracy, które pracują w niedzielę. Czy też się za nie zabierzecie w nie dalszej można, kolejności? Nie można wprowadzać no tego typu działań. Handel od zakładu ja wiem, pracy. Ale, tu są kobiety, tak, matki, ale ojcowie. W handlu możemy ograniczyć pracę w niedzielę. I ten handel ograniczyć. Nie ograniczymy go ani w pracy w policji, ani na stacjach paliw, ani w aptekach, ani w szpitalach, no bo dojdziemy do absurdu. Ja liczę na takie zdroworozsądkowe podejście Polaków, bo to jest ten element edukacyjny. Tak? Ustawą nie zmienimy myślenia Polaków, jeżeli chodzi o ograniczenie handlu w niedzielę. Ale myślę, że takim kroczącym postępowaniem, tak? Pokazującym, że no w innych państwach to jest. Tam jakoś ludzie normalnie funkcjonują. Są rodziny, jest czas, żeby pójść na spacer. Jak ktoś chce, może pójść do kościoła, nikt nikogo nie wpycha, tak, w progi świątyń. Spędzić ten dzień razem, w niedzielę. No bo co z tego, że mama dostanie, nie wiem, wtorek lub środę wolną, kiedy dziecko lub dzieci mają w tym czasie zajęcia do późnych godzin popołudniowych, przychodzą ze szkoły, są już wypłukane emocjonalnie, zmęczone nauką i tak dalej, nawet ma czasu na zabawę, na rozmowę. Nie ma tego dnia, a tak byłby ten przynajmniej, nie wiem, ja mogę tak ze swej strony powiedzieć, no przynajmniej te 2 niedziele oddać rodzinom, a 2 niedziele oddać tym, którzy chcą chodzić po sklepach, oglądać, ten czas spędzać w dużych galeriach handlowych. Czemu nie? W niedzielę, aha, żeby nie spędzać, tak? W niedzielę. Znaczy, żeby spędzać, mówię, 2 niedziele, załóżmy, gdybyśmy tak chcieli troszeczkę pobawić się w pewien profetyzm, i przewidzieć tą przyszłość, to załóżmy 2 niedziele byłyby wolne, byłby zakaz handlu w niedzielę, a 2 niedziele byłyby dla tych, którzy chcą jednak chodzić w niedzielę na zakupy. Tak sobie ułożą grafik rodziny, że mówią, aha, jutro mamy galerię tam, powiedzmy taką czy inną otwartą, to jutro idziemy na obiad do galerii, przy okazji pooglądamy ciuchy, meble, może coś kupimy, bo co najciekawsze, w niedzielę nie kupujemy, oglądamy. Stąd przydomek nie, dla tych, kupuję, którzy przyznajcie. Chodzą po marketach w niedzielę, to pracownicy mówią, o, przyszli Apacze.
Czyli A, patrzę. I tak trochę z rozbawieniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.